Cześć mordeczki, z tej strony Kaluch. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w długo oczekiwanym odcinku z Uncharted. Dalej będziemy kontynuować tę serię na moim kanale. Jednak przed rozpoczęciem gameplaya i naszej rozgrywki chciałbym was serdecznie zaprosić na tą sobotę, ponieważ będzie Orange Video Fest w Warszawie. Dokładne informacje w opisie. Ja będę, oczywiście, że będę. Jeśli chcecie zbić mi pionę, to znaczy to nie jest piona, dobra. Jeśli chcecie zbić mi piona, albo żółwika, albo coś w tym stylu, to serdecznie was zapraszam. Właśnie wszystkie informacje w opisie. W sobotę widzimy się, mam nadzieję, że was będzie dużo. A my, moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę z Nathanem. Jesteśmy w miejscu, właśnie jesteśmy na imprezie, bo tam wtedy skończyliśmy odcinek. Tak więc, no dobra, rozpoczynamy naszą rozgrywkę i zobaczymy co... Przepraszam. Co dzisiaj się będzie działo, ja muszę sobie podgłośnić i mieć wszystko, żeby było ok ustawione. Tutaj zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Wow, jaki obraz tutaj. Kurczę, jesteśmy na jakiejś naprawdę bogatej imprezie, ale tutaj jest bardzo dużo gangsterów, z tego co wiem. Muszę sobie podgłośnić minimalnie. Mam bardzo mało baterii na kamerze, więc może być problem z tym, że ona może nie dotrwać do końca odcinka. No ale dobra. Lecimy, idziemy dalej. Chodźmy tutaj, tu jest główne przyjęcie i tutaj... Co my w ogóle mamy tutaj zrobić? Nic. Okej, okay, piwnica, tak, idziemy do piwnicy. O, ale wow, to ale ślicznie, naprawdę, kurde, ale ta gra jest piękna. Tak, no to pasuje. Gdzie on się zgubiłem się, no tyle tu ludzi, halo. Gdzie on poszedł, idzie tam, dobra. Kurde. Excuse? Kurczę, tyle czasu nie nagrywałem Uncharted, tyle czasu nie grałem w Uncharted. Nie spoilerowałem sobie i nie oglądałem gameplay, tak więc... Może być ciekawie, nie mam pojęcia co się może zaraz wydarzyć. Drzwi są zamknięte. Zamknięte. Szlaka były otwarte. I co teraz? Otworzysz zamek? Nie no, przecież nie taki. Trzeba tam wejść inaczej. Wow. A, karta. Wejdziemy tam tylko i wyłącznie. Karta, tylna kieszeń. Robi się? Zaraz chwileczkę spokój. Może ja to zrobię. Całkiem sporo tu gapiów. Myślę, że sobie poradzę, braciszku. To serać. To serać, no dobra, no to radzimy sobie. Ten gość ma kartę. Musimy mu ją jakąś wziąć. Strzelam, że L2. Wow. Czemu on nam zwiał? Dopiero się rozgrywam. Aha. Patrzymy się na jego kieszeń i co? I teraz mamy to? Wow, musimy tutaj... No i mamy to, patrzcie. Wow, jak on to mu fajnie zabrał. Że gość się nawet nie skapnął. No pięknie, mamy kartę. On we mnie wątpił. Wątpił w niego, no nie wątpił, no nie wątpił. Zawodowcami. No jasne, że jestem zawodowcem. Teraz to pięknie otworzę, mam klucz. Pyk! Jak w hotelu, jak w takich hotelach. Dobra, kolejne podejście. Będą nam potrzebne. Świetnie. Co to? A! Pchełki, w których się będą słyszeć, okej. Okay. Takie na bluki, fajnie. Powodzenia. Dam znać. Coś czuję, że zaraz będzie się działa totalna rozpierducha tutaj. Ale to tylko takie moje przeczucia, no może będzie spokojnie. Ale to jest Uncharted, to nie będzie spokojnie. No halo, co teraz? Wow. Ręce do góry. Cześć, Wiktor. Witaj, Nadine. Miło cię znów widzieć. Ale tym razem to ja jestem górą. Całe szczęście, że to nieprawdziwy pistolet. Pierwszy raz widzę cię nie w mundurze. Tak. Wiesz jak jest. Od czasu do czasu człowiek musi się wylaszczyć. Dobrze wyglądasz, wiesz? I vice versa. Męczę się tutaj. Bardzo się cieszę, że nareszcie mam z kim pogadać. Mimo, że jesteś Amerykaninem. No wiesz, rodziców się nie wybieram. Szłam właśnie do baru. Przynieść ci coś? Tak, szkocko, na lodzie. Nie uciekaj. Nate? Słyszałeś to? No pewnie. Ta pani chce ci postawić drinka. Tak,
A ta pani od drinka nazywa się Nadine Ross. Nadine Ross? Szefowa tej firmy najemniczej? Shoreline? Shoreline. A, właśnie. Miałeś z nimi przeboje. I to jeszcze jakie. Ale Nadine na szczęście chyba nie żywi urazy. Dobra, idziemy. Okej. Jesteśmy gotowi. Tylko nie łobuzuj, tak? Spróbuję. Idziemy? Tak, do dzieła. Dobra, jesteśmy gotowi. Od razu, moi drodzy, mówię, teraz się pojawiłem pewnie na ekranie. Uncharted będzie raz w tygodniu, tak. Raz w tygodniu i kiedy sobie to przejdziemy, to zobaczymy. Komentarze typu, że już dawno powinieneś to kaluch przejść i tak dalej, mnie po prostu nie ruszają, bo ja sobie gram for fun w tą gierkę i ta seria też jest totalnie for fun. A widzę, że wam się również podoba, tak więc będziemy ją kontynuować. Ups, dobra, teraz skupmy się już na graniu. Jest spokojnie. Ja mogę wejść tutaj, czy nie? Lepiej nie, bo tam leciał jakiś mecz chyba. Mogłem tam wejść, ale mógłbym zrobić błąd. Tej bramy nie było na planie. Co to za brama? Bo w ogóle jesteśmy w piwnicach, ale super, tutaj widać to wszystko. Zamknięta oczywiście. No dobra, plan B. Jaki jest plan B? Plan B jest, że ja kartą przejadę, tak? Nie. Mówiłem zamknięte. No okej, okej. Ale sprawdzaj. I zamknięte. Zatkało? Czyżbyśmy mogli tutaj wejść? Nie, tutaj nie możemy wejść. O, mamy coś tutaj. Beczka z winem. Możemy ją przepchać, kurde, bo jest na kółkach, super. Dobra, puść to na tam, puść. I tu są same... jakieś przewody wentylacyjne. Nie gadaj, że pójdziemy wentylacją. Nie, dzwonisz do mnie teraz. Wiki, nagrywam odcinek. O. Sorry. Okej, mamy tutaj jakieś drzwi. Wow, muzyka. Groźna muzyka i spokojnie. Niech się stanie światło. Jezu, ale klimatyczna jest ta muzyka. Coś nieprawdopodobnego. Nie masz może... A, to wystarczy. Dobrze mieć na podorędziu palacz. Jesteśmy... Trzeba biegać. W magazynie, gdzie całe wino jest tutaj magazynowane, no nie wiem. Tych oparów. A dobrze, że sali prowadzi. Właśnie, jeszcze możecie być pijani, panowie, przez opary. Się za beczkami. Sporo tu rzadkich roczników. No, może Alcazar zadowoliłby się tym winem. Co my mamy teraz zrobić? Coś mi mówi, że to nie przejdzie. Na pewno nie tutaj. Mamy niezły labirynt z tych kurde beczek. Tutaj nie możemy nic zrobić, okej. O, tutaj, dobra, mamy to. Okej, udało mi się, wreszcie to rozkminiłem, jak to powinno być. Z tą beczką będzie też troszeczkę może problemu, chociaż damy radę. Popchamy ją, po prostu do tyłu ją musimy popchnąć. No co jest? Okej, poszła. Kurczę, bateria mi się tutaj już wyładowywuje, mam nadzieję, że... Jak zniknę, to się nic nie stanie i tak brzydko dziś wyglądam, więc nie będzie strat dłużej. Okej, teraz mi tu poświeć sam i wchodzimy. Dobra, i znowu mamy labirynt i znowu to samo musimy przerobić tutaj. Aha, nie, tego nie musimy, dobra. Są schody do góry, jest wentylacja, jest, dobrze, mamy... Patrz, wentylacja, to nasze wyjście. Tak, no ma nasze wyjście, aha, schody są zamurowane, no świetnie. Nasze wyjście, ale weź chodź tutaj sam i poświeć mi, co tutaj jest dalej, bo nie za bardzo widzę. Okej. Jasne, dam radę, nie potrzebuję pomocy. Ja trzymam zapalniczkę. Tylko się nie przemęcz. Dawaj, Nate. Aha, i będziemy musieli pewnie po tej beczce wyjść. No dawaj, Nate, dawaj! Wiem, że jest ciężko, ale dasz radę, mordo. Okej. Świetnie, i teraz musimy najprawdopodobniej cisnąć X, tak jak myślałem. W górę. I wejść do góry. No już. Jesteśmy w wentylacji, żeby tutaj nam... Trochę tu ciasno, nie? Jakiś jumpscare nie był zaraz, i nic nie wyskoczyło. Ale to nie ta gra, to jest gra przygodowa. Tutaj nic nas nie wystraszy w wentylacji. Wow. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Łysy maciuchy, w które bym wszedł. Na szczęście jest tu pełno kelnerów. Zobaczcie, jak to wygląda świetnie. Mam nadzieję, że nas nie usłyszą. Ja, wybaczcie, ja się bardzo skupiam. To, zresztą ta seria już na tym polega, że troszeczkę się serio skupiam na tym. Tutaj fajnie kurczę to wyszło i... O!
chodźmy tędy, którędy? O, dobra, Sam. Dobra, że tutaj znalazłeś kolejne wyjście, bo by był przypeks, bo tam jest zamknięte, ale tu jest otwarte. Sam idzie pierwszy, ja idę drugi i zobaczymy. No jestem cicho, spokojnie. No właśnie, no nie cichaj mi tu, idź, come on, Sam, bo nie mogę wejść. Jezu, zanim on się ruszy. Okej, udało się, wyszedł wreszcie. Znowu tu leci ten mecz. Widzicie? To tutaj to pomieszczenie, przy którym byliśmy przed chwilą. No, dawaj. Świeże powietrze, w końcu. Okej, jesteśmy na zewnątrz. Jesteśmy od tej drugiej strony. Plan jak na razie się... Wszystko idzie zgodnie z planem. Tak więc dobrze. Zobacz tam. Widzisz budynek z wieżą radiową? No widzę, widzę. Wieżę komórkową? Co? Nieważne, tam jest sterownia. Tak, masz rację. Trzeba jakoś minąć tę bramę. No to raczej nie będzie problem dla takich hardkorów jak my. Sprawdźmy tylko, co tutaj jest do zrobienia i co możemy zrobić oczywiście, Sam, tutaj! Podsadzę cię! Podsadzić się. Dobra. Dawaj, Sam, wbijaj. Proszę, nie koła mordy. Jeju, jak go rozstrzelił. Fajnie, że nasza żona o niczym nie wie. Bo jak wiecie, w poprzednim odcinku okłamaliśmy ją. Z piwnicy idziemy do sterowni elektrycznej. Jaka sytuacja? No właśnie, jak sytuacja, jak Sally? Tam na balu. Jesteś? O nie, Sally'ego nie ma. Pewnie w tym miejscu jest słaby zasięg. Mam nadzieję, że sobie radzi. Albo Sullivana już złapali. Znalazłem kuchnię. No i oczywiście zamknięte. Może jej użyjemy, znajdziemy okno i wejdziemy do kuchni. Dobry pomysł. Podsadzę cię, a ty się zajmij drabiną. Okej, tym razem Sam podrzuca nas. O, Nate, tak. Uwaga, uwaga, uwaga. Jest chyba okej. W porządku? Okej, drabina na dole. Czekaj. O, shit. Wow. Buonasera. Ma che sta facendo? O kurde, dobra. Nie tak brutalnie, Sam. Oj tam. Ocknie się bez gaci z bólem głowy. To musiał być zaskakujący widok. Dlatego tutaj kelnera. No, mamy już swojego. Teraz ty. Dobra. Teraz ja muszę, tak? Zadać jakieś strażnika. Chodźmy odciąć ten prąd. Idziemy odciąć prąd. No, proszę. Proszę, proszę. Tutaj, okej. Okay, tutaj. Kurde, jakie zakłócenia tutaj. Sam? Sally? Sally'ego nie ma. Świetnie. Sama nie ma. Może być problem. A ja nie wiem, gdzie iść. No cudownie. Kurczę, jak tu się A, dobra. Wszystko jasne. Musimy oczywiście wyjść tutaj. Gra nam już podpowiada, którędy byśmy mogli wejść. I oczywiście skorzystamy z tej podpowiedzi. Jesteśmy już u góry. Pięknie, pięknie. Czy do tych drzwi? Nie. Oczywiście wszystkie drzwi są zamknięte, jak to w Uncharted. Musimy wejść tutaj. Znowu nam gierka podpowiada. Damy radę. Damy radę, troszkę wspinaczki musi być, jak co odcineczek w sumie. O, L3. Dobra, tam są drzwi. Jeśli mnie słyszycie, jestem już prawie przy bezpiecznikach. Wkrótce tam dotrę. No właśnie, wkrótce tam dotrę. I to jest teraz pytanie, jak my mamy tam dotrzeć. Kurde. Aha, dobra. Już widzę drogę dojścia do tego miejsca. Mam nadzieję, że przeskoczymy to, łap się dobrze, bo byśmy musieli schodzić. Czy damy radę wyjść tutaj? Damy radę. I czy damy radę skoczyć tam? Damy radę. Dobra, pięknie. No to już jesteśmy prawie w domu. Teraz Nathan, dawaj do góry, mordo. I tutaj też wyskoczymy. No świetnie, jesteśmy już prawie u celu. Teraz przeskok. Okej, i teraz musimy się bujnąć. Nie, nie, nie. Nate. Okej. Kurde, żebym tego nie zmaścił. O i... Bang! Wow, 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 wow. O cholera! I uszło ci to na sucho? Ale skądże? Na miesiąc pozbawiono nas wolności. A co się stało z koniem? Na szczęście mieliśmy dużo marchwi.
To ktoś znajomy? Nie. Tylko mi się zdawało. A kiedy wreszcie poznam twojego wspólnika? Drake'a? Właściwie to ex-wspólnika. Od jakiegoś czasu pracuję sam. Drake'a nie mam. O, ale żyje, tak? O, tak. Odszedł z branży. Z tego, co wiem, ustatkował się i ożenił. To zupełnie jakby nie żył, prawda? Victor Sullivan, jak się miewasz? Rafe. Ile to już lat, co? 12? 10? 15. Niezwykłe. Popatrz, minęło już tyle lat, a my nadal bijemy się o graty nieboszczyków, co? Czyżby? Myślałem, że prowadzisz firmę rodziców. To teraz mój biznes. I tak, tym się zajmuję. Lukratywna posadka. Założę się, że mógłbyś wykupić wszystko, co dziś wystawili. Oczywiście. Ale po co miałbym to robić? Ostatnio szukam tylko i wyłącznie samych perełek. Może doradzisz mi, co mam gdzieś wybrać? Jasne. I potem się licytować. Ale tak między nami zauważyłem, że zmienili kolejność. Myślę, że chyba ktoś próbuje ustawić tę aukcję. Pamiętaj, gdzie jesteśmy. Ci ludzie nie wzbogacili się uczciwie. Dlatego w miejscu takim jak to opłaca się mieć ze sobą wsparcie. A. No cóż, nie wiem, czy wiesz, ale pracujesz dla Amerykanina. Nie dla. Jesteśmy wspólnikami. Ach, tak. Dobra nazwa spara. Za chwilę przystępujemy do kolejnej licytacji. Inkrustowany drewniany krucyfiks z Trotty State. Tak. To zostawiam was samych. Bawcie się dobrze, dzieciaki. Zaczekaj, Zali. Jak się dowiedziałeś, co? O czym? Co dokładnie masz na myśli, Rafe? Nadine, twój wspólnik chyba wypił za dużo krwawej meli. Przestań mi tu pieprzyć, dziadego. Nie mam pojęcia, jak żeś się tu wkręcił, ale jak zobaczę, że licytujesz krzyż Avery'ego, to zapewniam, że wyniosą cię stąd w plastikowym Rafe! Worku. No. Grunt, że się rozumiemy. Miło było was spotkać. Nate. Nate. Do diabła młody, gdzie ty jesteś? Okej. Rozdzielnia. Wow. No i proszę, i mamy kurczę konkurencję w licytacji krzyża Avery'ego. I może być z tym niemały problem. O, czy ja dobrze zrobiłem, że spadłem teraz? Chyba dobrze, ale muszę się jakoś odwrócić. O, świetnie, Nate. Świetnie, Nate. Musisz, stary, się przesunąć lekko. No i będzie najprawdopodobniej jakaś draka zaraz. Szkoda. Pomyślałem, że łatwo nam to pójdzie, ale już widzę, że nie będzie łatwo. Czemu ja się do tego zgłosiłem? No właśnie, kurczę, czemu my się na to pisaliśmy? Będzie teraz przypał jeszcze większy, naprawdę. Jezu, jakie to jest straszne, ja tam mam doskoczyć. To jest niemożliwe. Jezu. Ej, naprawdę, Nate, ty jesteś, stary, tak odważnym człowiekiem, że ja po prostu nie wierzę w to. Czy my możemy iść tutaj? Możemy iść tutaj, okej. Okay. Kamera o dziwo mi jeszcze wytrzymuje. Okej, okay, tutaj. Jak jaszczurka, patrzcie, jak wiewióreczka taka skacze, Nate. Okej, okay, nie z tej strony, nie z tej na pewno. No to... Okej, okay, i w tym momencie padła mi i kamerka, tak. Już kamerki nie widzicie. Ale cóż, damy sobie radę bez niej. Wow. Już jesteśmy blisko tej rozdzielni. Czy ja mogę wejść tu do okna? Mogę, jestem w rozdzielni, kurde. Nice. To? Si. Dai, non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli elettrici. Puoi dire di no. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Oh, Son Ericsson! Dzwonek z Son Ericssona, nice. Pronto. Jesteśmy we Włoszech, lol. Dopiero teraz sobie przypomniałem, że jesteśmy we Włoszech. Kurczę, jak tu zejść do tej rozdzielni, żeby ich załatwić tam na dole, co? Myślę, że tędy. Kurde.
No dawaj, dawaj. No, nareszcie. Dobra, to gdzie są bezpieczniki? Ach, cholera. Sam, Sally, słyszycie? Gdzie ty się do diabła podziewasz? Dotarłem. Miałem kilka przygód, ale... Jak chcesz wyłączać prąd, lepiej zrób to teraz. Potrzebuję jeszcze chwili, żeby się dostać do panelu. Nie mamy tyle czasu, Rafe. Zaraz stąd wyjdzie z twoim krzyżem. Czekaj, co? Rafe? Rafe tu jest? Tak, jest. I w tej chwili jego oferta jest najwyższa. No, no to go przebij. Niby czym? Nie mam takiej forsy. Sali, kradniemy go, pamiętasz? No jak przejrzy mój blef? Nie przejrzy. 90 tysięcy. Czy są inne oferty? O, panowie, jak nie zgarniemy tego krzyża, to już jestem trupem. Tak? A jak ja wygram aukcję, zginiemy wszyscy. Sali, nie wiem, musisz jakoś grać na zwłokę. Skoro nie ma więcej ofert... Zaufaj mi. Po raz pierwszy... Po raz drugi... Ach, szanić. Ben, aktualna oferta 100 tysięcy euro. Grazie. Yeah. Czy ktoś zaoferuje więcej? Czy wy to widzieliście? Kolejna oferta to 110 tysięcy euro. No dobra, idę na całość. Mamy teraz... Zaraz stąd pryskamy. Mam nadzieję. No pryskamy, pryskamy. Okay. Ja muszę... Muszę rozwalić. No właśnie, czym? Dobra. Ona osiągnęła już 130 tysięcy. O mój Boże, 130 tysięcy. Żeby on zdążył. Mamy 140. Ja pierdykam. Tym sposobem podbija pan cenę do 150 tysięcy. Cholera. No patrzcie, jak na złość nie ma nic. Tutaj musi być coś, no. 160 tysięcy euro. Zaraz tu zejdę na zabaw. No ja też zejdę, no spieszę się, stary. Jest, dobra, mamy łom. Wow. Come on, come on, come on. Bieżąca oferta wynosi 180 tysięcy. Zaraz wyłączymy prąd! Dawaj, Knight! Dawaj! Jest! No i wyłączamy. No i wyłączamy, moi drodzy. Jestem przy włączniku. Gotowi? Bardziej już nie będę. Wiktor? Sekundkę. Pańska oferta wynosi cenę do 200 tysięcy. Jezu. 500 tysięcy i na tym skończymy. Co? Dziękuję. Najwyższa oferta to 500 tysięcy euro. Czy przebija pan ponownie? Zacząłem się martwić, Wiktorze, że muszę cię zabić. Dobra, popsujmy gnojowi humor. Czy ktoś jeszcze? No i wierzamy w to. Po raz pierwszy, po raz drugi i sprzedane za 500 tysięcy euro. Szanowni państwo, proszę o spokój. Za chwilę przywrócimy zasilanie. Nie ma go! Wow! No rozszedł! Z drogi! Zatrzymać go! Mamy to! Ej! Zatrzymajcie go! Fermo! Co ty robisz? Dajesz mu uciec! Rozumiesz? Z Parisi. Z Parisi. Okay. Sam, powiedz, że masz krzyż. Pan święty Dyzma jest ze mną. Chcesz się przywitać? Olo, mamy go. Chyba wetknęliśmy kawał badyla w mrowisko. Zamknęli salę, wszędzie pełno ochrony. Hej, Wiktor, jak tam nasz plan ucieczki? Chodźcie na frontowy podjazd. Okej, okay, musimy teraz się przedostać. Na frontowy podjazd, tak więc come on. Okej, okay, mordki, myślę, że na tym etapie, gdzie właśnie będziemy uciekać, skończymy odcinek. Zapraszam was serdecznie za tydzień, bo za tydzień kolejny odcinek. Jeśli seria wam się podoba, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie o VF-ie i widzimy się w kolejnym odcinku, tak więc trzymajcie się, cześć!